siatkarki Leclerc, moje Radomki Radom podeszły do spotkania z polskimi przetworami Pałacem Bydgoszcz w mocno przebudowanym składzie w stosunku do poprzedniego sezonu. Z zeszłorocznej kadry w wyjściowym składzie pozostała jedynie libero Agata Witkowska. Zmienił się też sztab szkoleniowy. Radomska drużyna prowadzona przez Włocha Ricardo Marqueziego mocno weszła w nowy sezon, pokonując rywalki 3-0 w każdym z setów, wygrywając 25-22. Bardzo się cieszę z wyniku. Mamy 3 punkty i na dzień dzisiejszy to było dla nas najważniejsze, tak na dobrą sprawę. Wiemy, nad czym mamy pracować, a jest dużo do poprawy, bo na pewno to nie był nasz fantastyczny mecz i możemy grać dużo, dużo lepiej. Pochodząca z Radomia Katarzyna Skorupa wróciła do polskiej ligi po niemal 10 latach. Dla mnie to jest kompletnie inny świat troszeczkę, bo wyjechałam bardzo dawno temu i muszę się od nowa do niego przystosować. I łącznie z poznawaniem zawodniczek i wszystkiego od podstaw. I potrzebuję na to troszeczkę czasu, ale cieszę się, że jesteśmy w Radomiu, że jestem w Radomiu i że mamy okazję razem stworzyć coś fajnego, być może. Szersza relacja z meczu Leclerc Moja Radomki Radom z polskimi przetworami Pałacem Bydgoszcz w czwartkowym programie Tiebreak w telewizji Dami.